ciągu ostatniego milenium świat zmieniał się w zatrważającym tempie. Przez ten 1000 lat pewien kraj był jednak sceną szczególnie burzliwych dramatów, ukrytych za żelazną kurtyną intryg i tajemnicy. Rosja. Rosja zawsze na nowo pisała swoją historię, kiedy stara narracja nie pasowała do jej wizerunku. Jaka jest więc prawda o potężnej matuszce Rosji i jej ukrytej przeszłości? Oto dzieje jej najwcześniejszych przywódców, najstraszniejszych tyranów. Stalin pokazał, że XX wiek był idealnym stuleciem dla dyktatorów. Jej obecnego lidera, Władimir Putin, ma misję. Chce znowu uczynić Rosję wielką. To opowieść o dzielnych mieszkańcach i wymaganiach, jakie stawia przed nimi ich ojczyzna. Od krwawej rewolucji po reżim wymagający wierności za wszelką cenę. Łomotanie we drzwi o 3 nad ranem NKWD wywleka kogoś z waszego bloku. Może zginął, bo był zbyt blisko prawdy. Od supermocarstwa po imperium na skraju upadku. To była katastrofa, jakiej nikt nie widział i nawet sobie nie wyobrażał. I globalne zagrożenie. Mimo wielu trudności, jakie musiała pokonać Rosja, wciąż jest ona ważnym graczem na międzynarodowej scenie. Jest wiele opinii o tym, czym Rosja jest, a czym powinna być. Prawdziwymi ofiarami tej gry są Rosjanie. To kipiący tygiel wszystkich systemów politycznych, jakie znamy. Oto historia jednego z największych i najbardziej wyjątkowych krajów na Ziemi. 1000 lat historii. Rosja. Churchill powiedział kiedyś, że Rosja to zagadka owiana tajemnicą, ukryta we wnętrzu enigmy. Taka jest do dziś. Na każdym etapie współczesnej historii Rosji istniały bariery, za którymi skrywano, co tak naprawdę się tam dzieje. Wiemy, że to kraj dumnych ludzi, mocno związanych ze swoją ojczyzną. W rosyjskiej debacie politycznej i literaturze trwa nieustanny spór o tożsamość Rosji. A mimo to, my na Zachodzie nie wierzymy jej przywódcom. Wadzimy się z Kremlem Putina. Bez względu na nasz stosunek do Rosji, odgrywa ona istotną rolę w naszym życiu. Ale dlaczego? Jak rozwiązać tę zagadkę? Niektórym wystarczy rzut oka na mapę. Rosja jest olbrzymia. Ten kraj zawsze parł na zewnątrz. Zajmuje 1/8 lądu na Ziemi, obejmując północną Azję i 1/3 Europy. Fascynuje mnie między innymi to, w jaki sposób Rosja panuje nad tak wielkim obszarem. Kiedy zaczniemy przyglądać się krajobrazom, ludziom i kulturom pod rosyjską flagą, kraj wydaje się jeszcze bardziej nadzwyczajny. Siedemdziesiąt razy większa od Wielkiej Brytanii. Rosja jest tak olbrzymia, że gdy na zachodzie kraju wstaje słońce, na wschodzie właśnie zachodzi. To aż 11 stref czasowych. Ten kraj obejmuje pół globu. Od wielkiej metropolii, bogatej, radosnej i europejskiej Moskwy, po nędzne wioski na dalekiej prowincji. Przez ostatnie 1000 lat spora część rosyjskich pustkowi opierała się zmianom. Nawet w czasie, kiedy Rosja była tylko luźną konfederacją plemion, rządzonych przez swojego patrona, księcia Włodzimierza Wielkiego. Książę Ruski Włodzimierz Wielki, rok 1000. Na przełomie 1000-leci Wielki Książę od 20 lat rządził tak zwaną Rusią Kijowską, powstałą po podboju przez wikińskich Rusów. Ruś składała się z różnych książstewek i miast państw, w większości bardzo słabych.
Jest postrzegana jako kolebka rosyjskiej cywilizacji. Ze stolicy, którą wtedy był Kijów, Włodzimierz Wielki miał zostawić Rosji trwałe dziedzictwo, które wciąż odgrywa ważną rolę w życiu kraju. Włodzimierz Wielki dosłownie narzucił chrześcijaństwo mieczem. Ludzi pędzono do Dniepru i masowo chrzczono, co sprawiło, że Kijów był nie tylko największym i najwspanialszym miastem Rosji, lecz także sercem nowego rosyjskiego chrześcijaństwa. Tysiąc lat później to wciąż rdzeń rosyjskiej tożsamości. Szacuje się, że 70% Rosjan jest prawosławna. Tak jak Wielki Książę, prezydent Putin także wyznaje prawosławie. To człowiek, który uważa, że Zachód znacznie zniekształcił historię Rosji od czasów jej założyciela. Za przykład podaje jednego z najbardziej kontrowersyjnych władców Rosji. Człowieka, który wieki po księciu Włodzimierzu pokonał mongolskich najeźdźców i zmienił Rosję ze średniowiecznego zaścianka w wielkie imperium. Cara, który jako pierwszy uczynił Rosję wielką. Nie chcielibyście się z nim kłócić. Iwan Groźny, koronowany w 1547 roku. W Rosji panuje przekonanie, że kraj potrzebuje rządów silnej ręki. Uważało tak wielu przywódców Rosji i Związku Radzieckiego. Ale nikt bardziej niż Iwan IV Groźny, pierwszy car Rosji, zasłużył na swój przydomek. Okrucieństwo, jakim Iwan odpowiadał na jakiekolwiek zagrożenie, było niesłychane. W tym czasie wrogów nawlekano na pale w centrum Moskwy lub zaszywano w niedźwiedziej skórze i rzucano psom myśliwskim. Iwan uważał brutalność za jedną z najważniejszych cech władcy. Car był najważniejszym, był panem wszystkiego i mógł karać wszystkich. Już jako 15-latek kazał opiekunom swoich psów zatłuc znacznego bojara. To wtedy zrozumiał, jaką władzę daje mu jego tytuł. Status Iwana Groźnego w Rosji pokazuje, jak Rosjanie postrzegają władców, którzy ich terroryzują. Iwan, choć okrutny, był silnym przywódcą, który na zawsze odmienił Rosję. To on stworzył pierwszą armię z prawdziwego zdarzenia i walczył z agresorami z południa, między innymi z Hanatem Kazańskim. To on zaczął eksplorację wschodnich połaci Rosji, czyli Syberii. W pewnym momencie Iwan Groźny stworzył nawet całe królestwo w królestwie. Pod tyrańskimi rządami Iwana Rosja stała się imperium. Jego sercem była Moskwa. Iwana uważa się za monarchę, który stworzył potęgę Moskwy i Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Ta twierdza miała mówić: zostaniemy tu na zawsze. Ludzie często postrzegają Rosję jako twierdzę. Iwan zbudował kraj oparty na silnej władzy i na strachu. To były rządy żelaznej pięści. Car stworzył wizerunek, który obowiązywał w Rosji przez wieki i kierował ją w stronę gwałtownego wejścia na światową scenę. Rosja. Jak w ciągu tysiąca lat ten wielki rolniczy kraj rozwijał się, by zdobyć status supermocarstwa? To epicka opowieść, w której Rosjanie są całkowicie podporządkowani niezwykłym władcom,
a najbardziej swoim potężnym carom. 18 Romanowów zasiadało na rosyjskim tronie przez 300 lat. Każdy odcisnął na imperium swoje piętno, zwłaszcza troje z nich. Piotr Wielki, Katarzyna Wielka i Mikołaj II pozostawili po sobie dziedzictwo, które do dziś definiuje Rosję i jej wielkie miasta. Piotr Wielki, koronowany w 1682 roku. To jeden z najwyższych pomników na świecie. Waży ponad 600 ton i regularnie wygrywa głosowania na najbrzydszy monument świata. Poznajcie Piotra Wielkiego. W Moskwie nie da się go nie zauważyć. To człowiek, który chciał, żeby Rosja spojrzała na zewnątrz. Piotra Wielkiego uważa się za jednego z wielkich rosyjskich modernizatorów. Nie fascynowała go duchowa ani filozoficzna strona władzy. Interesowało go tylko zastosowanie jej w praktyce. Kiedy Piotr Wielki został carem, Rosja była największym krajem świata. Ciągnęła się od Europy po Pacyfik. Jej populacja liczyła około 14 milionów. Większość Rosjan uprawiała ziemię, żeby przeżyć. Piotr chciał unowocześnić Rosję na wzór zachodni. Przez 4 miesiące mieszkał w podlondyńskim Deptford i uczył się szkutnictwa. Chciał, żeby Rosja miała nie gorsze od zachodnich armię, marynarkę, a nawet edukację i modę. Wszystko to miała podkreślać wielka nowa stolica. Nie lubił Moskwy, chciał zbudować nowe, całkowicie zachodnie miasto. Moskwa wyszła z mody, narodził się Sankt Petersburg. Miał być rosyjskim oknem na Europę. Moim zdaniem Sankt Petersburg wygląda lepiej niż Moskwa. To przepiękne miasto, nieodłącznie związane z oświeceniem, jego ideałami, postępem i edukacją. Wszystkie te koncepcje znajdują tam swoje odbicie. To kulturalna stolica Rosji. Zbudowano ją jednak rękami niewolników, którzy masowo umierali. Wzniesiony na bagnach Sankt Petersburg nosi miano miasta zbudowanego na kościach. Zdaniem historyków pod jego fundamentami kryją się szkielety 100 tysięcy przymusowych robotników, ściągniętych z całego rosyjskiego imperium. To wielkie i ponure przedsięwzięcie świadczy o ambicjach i determinacji swojego twórcy. Piotr sprowadził architektów, kamieniarzy i inżynierów z Włoch, Anglii, Niemiec i Niderlandów. Zbudowali oni piękne, nowoczesne, przestrzenne miasto. Piotr Wielki był jednym z rosyjskich przywódców, którzy rozumieli odwieczny problem kompleksów Rosji wobec Zachodu, a zwłaszcza Europy. Rozumiał, że Rosja dryfuje ku nieważności i chciał to zmienić, naśladujący Zachód. Było to postrzegane jako źródło postępu, otwarcia nowych możliwości dla Rosji i ustawieniu jej na równej pozycji z potęgami Europy. Dlatego ten okres uważa się za tak ważny. To wtedy Rosja zdobyła status potęgi. Nic dziwnego, że prezydent Putin stwierdził ostatnio, że człowiek, który założył jego rodzinne miasto, jest jego ulubionym władcą. Tak jak Putin Wielki, Piotr skupiał się na budowie imperium. Chciał powiększać rosyjskie wpływy i znaczenie. Wszystko w Sankt Petersburgu miało robić wrażenie. Zwłaszcza Pałac Zimowy. Dziś siedziba jednego z najważniejszych i największych muzeów na świecie – Ermitażu. Znajdują się tam 3 miliony dzieł sztuki. Jeśli każde podziwialibyśmy tylko minutę, spędzilibyśmy tam prawie 6 lat. Siedziba bezcennych dzieł sztuki przez prawie 200 lat była domem rosyjskiej rodziny carskiej. Wszystko to zaczęło się jako
prywatna galeria sztuki następnej władczyni, która miała odcisnąć swoje piętno na Rosji, Katarzyny Wielkiej. Katarzyna Wielka koronowana w 1762 roku. Putin lubi porównywać się do Piotra Wielkiego, ale chyba bliższa byłaby mu Katarzyna II. Podobnie jak w przypadku Putina, panowanie carycy rozpoczęło się niespodziewanie. Katarzyna dołączyła do panteonu najwybitniejszych władców Rosji. Kobieta, którą historia zapamiętała jako Katarzynę Wielką, nie miała na imię Katarzyna i nie była Rosjanką. Urodziła się jako księżniczka Zofia Augusta von Anhalt-Zerbst, córka władcy niemieckiego zaścianka należącego do ówczesnego Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W wieku 16 lat wyszła za następcę rosyjskiego tronu Piotra III. W roku 1762 przejęła władzę i została carycą Rosji. Uważa się, że była bezwzględna, wydając rozkaz zamordowania męża. Reputacja Katarzyny, jednej z największych władczyni swoich czasów, była bezustannie niszczona. Była bezwstydną uzurpatorką czy modernizatorką, skupioną na dobru swojej przybranej ojczyzny. Korespondowała z Wolterem, była bardzo wykształcona i tak, miała mnóstwo kochanków. Niektóre opowieści to legendy, ale wiemy, że miała różnych kochanków. To nic niezwykłego. Monarchowie miewają faworyty, ale jeśli kochanków ma władczyni, robi się z tego sensację. Kształt Rosji drastycznie się zmienił. Pod rządami Katarzyny kraj powiększył się o terytoria Korony Polskiej, Krymu, Księstwa Litewskiego i dzisiejszej Białorusi. Rosja zawsze uważała się za mocarstwo, ale to za rządów Piotra, a nie później Katarzyny, Europa zaczęła zwracać uwagę na potęgę i zamiary tego państwa. To był wielki okres w dziejach Rosji. W tym czasie Rosja konsolidowała swoją armię, rozwijała się i wywierała ciągłą presję na Imperium Osmańskie. Co ciekawe, wtedy zupełnie zmieniło się jej postrzeganie przez Europę. Triumf Katarzyny polegał na zmianie wizerunku Rosji na świecie. A w polityce wizerunek jest wszystkim. Uważa się ją za oświeconą autokratkę, z obsesją na punkcie Zachodu i doskonalenia systemu władzy. Nie znam innego władcy, który panowałby 20-30 lat i stawał się coraz lepszym. Katarzyna Wielka jest tu doskonałym przykładem. Katarzyna przyniosła oświecenie arystokracji, ale zwykli Rosjanie wciąż żyli w poddaństwie. Przez następny wiek pod rządami 6 carów niewiele miało się zmienić. Rosjanie wciąż cierpieli nędzę. Olbrzymią większość populacji stanowiło chłopstwo, a carowie sprawowali niepodzielną władzę nad imperium obejmującym 3 kontynenty. W XIX wieku autokratyczne rządy coraz bardziej oddalały się od ludu. W miastach niemiłosiernie eksploatowano robotników, na wsi wybuchały bunty po niszczycielskim głodzie. To właśnie w okresie głodu i niepokojów władzę objął nowy car, Mikołaj II. Jego spuścizna zmieni Rosję na zawsze. Oto ostatnie zdjęcia nieszczęśnika i jego rodziny. Ostatni z carów, rok 1894. Pałac Aleksandrowski. Ulubiona rezydencja cara Mikołaja II i jego rodziny wreszcie jest odrestaurowana. To symbol utraconej ery.
Mikołaj urodził się tutaj w roku 1868 jako dziedzic dynastii władającej Rosją od 250 lat. Kiedy jego ojciec Aleksander III zmarł nagle w 1894, 26-letni Mikołaj wyznał kuzynowi: nie jestem gotów być carem. Nigdy tego nie chciałem. Nie wiem nic o rządzeniu. Miał trudności z pełnieniem funkcji cara, bo był kompletnie nieprzygotowany. Dowodem na to jest zwłoka, z jaką podszedł do nowych, pojawiających się w kraju tendencji społecznych. Aż do czasu, kiedy było już za późno. Mikołaj II był człowiekiem najmniej nadającym się na władcę Rosji w okresie ogólnego zamętu. Chłopi wciąż trwali w systemie, w którym ziemia nie należała do nich. Warunki życia w przeludnionych miastach były nędzne. Mikołaj nie rozumiał ówczesnej Rosji i jej coraz bardziej wykształconego miejskiego i aktywnego społeczeństwa. Władca i jego poddani byli na kursie kolizyjnym, który doprowadził do krwawej niedzieli. Manifestacja robotnicza w roku 1905, która została krwawo stłumiona, zaczęła się od petycji. Tysiące Rosjan maszerowało na pałac zimowy w Sankt Petersburgu, nie żeby obalić cara, lecz by wręczyć mu petycję. Ktoś spanikował i zaczął strzelać. Pałacowa gwardia zmasakrowała tłum. Kraj zaczął się rozpadać. Car i jego otoczenie wpadli w panikę. Nie był w stanie kierować wielkim krajem w czasie kryzysu. Był dobrym ojcem i mężem. Ale nie oceniamy władców po tym, jacy są dla swoich bliskich, lecz jak kierują państwami. Rosjanie zaczęli postrzegać cara i jego rodzinę jako swoisty cyrk, co przerażało monarchów na całym świecie. Nielubiana niemiecka żona Aleksandra i zyskujący coraz większe wpływy Rasputin. Rosyjski mistyk i samozwańczy święty z nadzwyczajnym wpływem na wewnętrzny krąg władzy. Mikołaj był kiepskim carem. Nie dodawało mu też popularności to, że jego żona była Niemką. W tym czasie Rosjanie widzieli w Niemcach swoich głównych przeciwników. Nie bez znaczenia był fakt, że pod presją swojej żony Mikołaj długo tolerował tego szarlatana Rasputina. Jego oszustwa i wybryki, o których wszyscy czytali w różnych gazetach, jeszcze bardziej przekonywały lud, że car oderwał się od poddanych i coraz bardziej skłania się ku wrogim siłom. Caryca była uzależniona od Rasputina. Zaczęły krążyć plotki, że to coś więcej. Aleksandra miała rzekomo napisać, jak trudno jest przezwyciężyć czyjeś złe nawyki, ale ty mi pomożesz. Nie zostawisz mnie, choć jestem słaba. Kocham cię i wierzę jedynie w ciebie. To była kwestia rodzinna, która źle wpłynęła na sprawy w państwie. Słaby car, zależny od podejrzanego doradcy, wszystko zaczęło się sypać. Carska opera mydlana stała się zabójcza, kiedy Mikołaj przejął naczelne dowództwo armii i wmieszał Rosję w pierwszą wojnę światową. Przy liczbie ofiar szacowanej na 2 miliony Rosjanie ponownie przechodzili trudny test wierności. Pierwszy raz pod rządami carów osiągnęli punkt krytyczny. To, co stanie się później, będzie jednym z największych wydarzeń XX wieku. Uwolniono rewolucyjny zapał mas,
Moskwa, jedno z największych miast świata. Wspaniałe, skrzące się od świateł, oszałamiające. Takie ma być to pomnik globalnych ambicji jej władców, dawnych i obecnych. Przez ostatnie 1000 lat Rosja była krajem definiowanym przez swoich wszechmocnych tyranów. Mimo jej wielkich miast i dekadenckiego przywództwa, w roku 1917 doszło do wydarzeń, które wstrząsnęły samym rdzeniem tego państwa. Lud miał dość. Znosił niszczycielską wojnę, cierpiał głód, tracił wiarę w monarchię. W tej próżni pojawił się człowiek, który miał doprowadzić do jednej z największych politycznych zmian XX wieku. Jaki będzie ludzki koszt rewolucji i co ona oznacza dla współczesnej Rosji? Rewolucja, rok 1917. Tego człowieka cały świat od razu rozpoznaje. Lenin. Władimir Ilicz Ulianow, zwany Leninem, był niezwykłą postacią. Dziś jego zabalsamowane zwłoki można podziwiać w mauzoleum na Placu Czerwonym. Ale przygotujcie się na kolejki. Wielu ludzi składa hołd nie tylko człowiekowi, ale także ideom, które wciąż reprezentuje. Wierzył w ideologię, która być może przez rzeki krwi, ale stworzy w końcu świat równości bez głodu, pragnień i ucisku. Wizja Lenina była prosta. Chleb, ziemia i pokój dla wszystkich. To było uniwersalne marzenie Rosjan po katastrofie I wojny światowej. Na przełomie wieków ta idea rezonowała w kraju będącym na kolanach. W lutym 1917 roku zwykli Rosjanie i żołnierze wyszli na ulicę Sankt Petersburga. To była pokojowa demonstracja. Od lutego do marca 1917 narosło przekonanie, że coś musi się zmienić, że system polityczny się nie sprawdza, że car nie słucha już swego ludu. W lutym 1917 roku doszło do tak zwanej rewolucji lutowej. Zamieszki zmieniły się w strajk generalny i bunt armii. Po 7 dniach car Mikołaj II abdykował. Powstał rząd tymczasowy. Pojawiały się różne idee, o których możemy zapomnieć, jeśli pomyślimy o tym, co stało się później. W październiku Lenin wykorzystał okazję. Jego Czerwona Gwardia przejęła władzę w bezkrwawym zamachu stanu i przekazała ją radykalnym bolszewikom. Wybuchła wojna domowa. W każdym zakątku Rosji panował chaos. Ludzie decydowali o własnym losie lub po prostu zostawali po jednej stronie lub drugiej, musząc walczyć. Jedna strona to Armia Czerwona bolszewików Lenina. Druga to Armia Białych, dawnych carskich arystokratów. Żadna nie okazywała litości. Car Mikołaj z rodziną uwięzieni w areszcie domowym na Syberii 17 lipca 1918 roku zostają obudzeni przez bolszewickich strażników. Cała carska rodzina zbiera się w jednym pokoju. Zostają rozstrzelani. Dynastię, która władała Rosją przez 3 wieki, spotkał straszliwy koniec. Nie przyniosło to jednak Rosjanom pokoju. Przeciwnie. Rozpoczął się jeszcze brutalniejszy rozdział ich historii. W 2017 doszło do ciekawej zmiany narracji o rosyjskiej rewolucji.
Programy telewizyjne krytykowały dziedzictwo bolszewików i ukazywały ich jako moralnie nagannych. Ich dzieło od początku miało być skazane na zagładę. W roku 2017 Putin zdecydował, że setna rocznica rewolucji nie będzie świętem państwowym. Rozpędzano nawet spontaniczne wiece. Czemu? Dla wielu to oznaka lękliwego przywódcy, dla którego rewolucja to zagrożenie dla stabilizacji. Idea świętowania czegoś, co obaliło wcześniejszy reżim, była nie do przyjęcia. Inni uważali, że wojna domowa, która wybuchła po rewolucji, nadaje jej mroczną narrację. Wojna zniszczyła kraj. Szacuje się, że w ciągu 4 lat zginęło 14 milionów ludzi. Wojny domowe rzadko dobrze się kończą. W roku 1922 walki ustały, a bolszewicy chcieli zacząć budować państwo. Jednocześnie chcieli podkreślić swoje zwycięstwo. Wygraliśmy i budujemy nowe państwo, a właściwie nowy rodzaj państwa. To nowe państwo powstało na mocy umowy Rosji z Ukrainą, Białorusią, Zakaukaziem, ustanawiającą Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Spełniło się marzenie Lenina o komunistycznym państwie. Narodził się Związek Radziecki. Ale czy będzie egalitarnym rajem, jak obiecywał Lenin? Prawda jest taka, że miejsce carskiej autokracji zajęło nowe, ale równie brutalne przywództwo. Komuniści mogli eksperymentować, szukając najlepszego sposobu funkcjonowania państwa. Ale szybko okazało się, że terror i represje to jedyny sposób na skuteczne rządzenie Rosją. Lenin powołał wszechpotężną służbę bezpieczeństwa, zwaną Czeka. Przetarła ona drogę dla późniejszego KGB. Czeka miało chronić raczkujące bolszewickie państwo, niszczyć wrogów klasowych, arystokratów i kontrrewolucjonistów, którzy zdaniem Lenina i Trockiego zagrażali komunizmowi. Oficjalnie Czeka odpowiadała za bezpieczeństwo wewnętrzne, ale tak naprawdę niszczyła wrogów państwa. Czeka sięgała po terror i kontrolę. Opanowawszy lud, Lenin chciał równie twardo zająć się rządzeniem krajem. Musiał sprawić, że Związek Radziecki wydobędzie się z lat głodu i wojny. Dlatego chwilowo postanowił zapomnieć o marksistowskich ideałach. Lenin bardzo pragmatycznie przejął NEP, czyli nową ekonomiczną politykę, tolerując ograniczone formy kapitalizmu. Państwo nadal decydowało o gospodarce. Było posiadaczem przemysłu ciężkiego i banków, ale mogła rozwijać się drobna przedsiębiorczość. Rolnikom pozwolono na sprzedaż nadwyżek na targach. Komunistyczni przywódcy odkryli, że ich marksistowskie ideały uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie państwa. Częściowy powrót do kapitalizmu miał uratować kraj przed upadkiem. Narodziła się nowa forma komunizmu, którą można było adaptować, reinterpretować i zmieniać wedle potrzeb nowej Rosji. Przez następne 70 lat jej skuteczność przechodziła kolejne próby, okupionych milionami ludzkich istnień. Zwłaszcza kiedy miejsce Lenina zajął jego następca. Czas Stalina, rok 1924. Można powiedzieć, że dzisiejsza Rosja żywi mieszane uczucia wobec swojego niesławnego przywódcy, Józefa Stalina.
Ale w ostatnich sondażach aż 70% Rosjan uznało, że odegrał pozytywną rolę w ich historii. Kim był? W roku 1924 zmarł człowiek, który odcisnął piętno na XX wieku i odmienił losy Rosji. Lenin odszedł. Kiedy wierni bolszewicy walczyli o jego schedę, mniej znany członek partii miał zaskoczyć ich wszystkich. Był nim Józef Stalin. Nikt wcześniej nawet nie myślał, że Stalin zostanie przywódcą Związku Radzieckiego. Sam Lenin mówił, że Stalin nie może go zastąpić, ale on tego dokonał, eliminując oponentów. Sprzymierzał się z jednymi przeciwko drugim. Rozgrywał ich przeciwko sobie nawzajem, aż został tylko on. W roku 1929 Stalin został przywódcą Związku Radzieckiego. Dla świata zewnętrznego był łagodnym wujkiem Joe, który dba o swoich towarzyszy. Potem przeszedł do radykalnej idei wielkiego kroku naprzód, zerwania z NEP-em i przejściem do industrializacji, kolektywizacji i wojny klas. Rosję czekał szok. Stalin pokazał, że XX wiek był idealnym stuleciem dla dyktatorów. Czerwony terror pojawił się za Lenina. Pod względem represji wobec przeciwników Stalin w zasadzie się od niego nie różnił. Czeka ewoluowała, ale jej zadanie pozostawało takie samo. Niszczyć wrogów rewolucji. Za Stalina Czeka wchłonęło NKWD. To NKWD odpowiadało za masowe represje, w których zamordowano miliony ludzi. Umotanie w drzwi o trzeciej nad ranem. NKWD wywleka kogoś z waszego bloku. Wszyscy pochylali głowy. Następnym razem służby mogły przyjść po nich. NKWD było tak okrutne, że ten okres przeszedł do historii jako wielka czystka. Za Stalina życiem przeciętnego Rosjanina rządził strach. Nie można było ufać nawet najbliższym. Znany jest przykład Pawlika Morozowa, który doniósł na swoich rodziców. Czemu? Bo ukrywali żywność, żeby miał co jeść w czasie głodu. To przykład paranoi, która stała się elementem życia w Rosji w latach 30. Nocne aresztowania, masowe deportacje. Prasa o nich nie pisała. Nazywała ofiary wrogami ludu. To był ponury okres w radzieckiej historii. Ofiarami represji padali nawet funkcjonariusze tajnej policji. Zatrzymywali i rozstrzeliwali ludzi, żeby po jakimś czasie sami zginąć od kul. Inni trafiali do gułagów, w których mnóstwo ludzi zginęło przy budowie kanałów na lodowatej północy. Szacuje się, że do łagrów zarządzanych przez gułag trafiło 18 milionów ludzi. Jedną z cech Stalina była umiejętność myślenia na skalę dla innych niedostępną. To on wpadł na pomysł obozów pracy z milionami więźniów, pracujących aż do śmierci. Represje, wywózka na Syberię i zabójstwa zdarzały się w całej historii Rosji, ale za Stalina osiągnęły niewyobrażalną skalę. Dotykały wszystkich warstw społecznych. Ludzie myśleli, że nie może być aż tak źle, a było jeszcze gorzej.
Właściwie nie ma pomników ofiar stalinowskich obozów koncentracyjnych, mimo że to ważna część radzieckiej historii. Ważna, ale ukryta. Na rozkaz Stalina w 1937 roku rozstrzelano 75% członków Najwyższej Rady Wojennej. To jest 2 z 5 marszałków, 13 z 15 generałów. Z 6 000 wyższych oficerów Armii Czerwonej w ramach czystki zamordowano 1500. Jak i dlaczego we współczesnej Rosji obraz Stalina zmienia się z krwawego autokraty w skutecznego przywódcę? Wielu wskazuje na dzień, który za czasów Władimira Putina stał się wielkim świętem. Dzień zwycięstwa. Druga wojna światowa dramatycznie zmieniła opowieść o stalinowskiej Rosji. Rosja. Kraj, który nie waha się pisać swojej historii na nowo, nonszalancko traktując fakty. Putin jest w tym mistrzem. Szuka w dziejach wydarzeń pasujących do obecnej sytuacji politycznej. Zmienia historię Rosji na potrzeby każdej widowni. Przeinaczany na potrzeby następnych pokoleń jest zwłaszcza dziedzictwo jednego człowieka. Za Putina Stalin powrócił. Historię zmieniono na tyle, że dziś w rosyjskich podręcznikach pojawia się jako skuteczny zarządca. Jak człowiek, który według wielu odpowiada za śmierć aż 20 milionów ludzi, może być rosyjskim bohaterem? Druga wojna światowa, rok 1939. W roku 1939 dwaj, bodaj najwięksi zbrodniarze w dziejach, Stalin i Hitler, zawarli pakt. Rosjanie mieli pomóc Niemcom w zamian za część Polski. Ale Stalin się przeliczył. Po 2 latach Hitler pogwałcił pakt. 22 czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowali, rozpoczynając krwawą wojnę na froncie wschodnim. Wojska niemieckie przekroczyły granice ZSRR, po czym nastąpiła seria wielkich odwrotów i jeszcze większych strat Rosjan. Po niecałych 3 miesiącach Niemcy otoczyli Sankt Petersburg, zwany wówczas Leningradem. Rozpoczęło się oblężenie. Trwało 2,5 roku i było jednym z najcięższych w dziejach. Oblężenie Leningradu stało się częścią radzieckiej historii. Trzeba pamiętać, że głodujący ludzie dopuszczali się nawet kanibalizmu. W oblężeniu Leningradu zginęło więcej ludzi niż wszystkich Brytyjczyków, Amerykanów i Francuzów w trakcie całej II wojny światowej. Ten jeden moment w historii ukazuje ofiarę, jaką zwykli Rosjanie mieli ponieść dla zwycięstwa swojego kraju. Utrata całego pokolenia. Potem nastąpił przełom. Wojna zaczęła się toczyć po myśli Rosjan. Trudno uwierzyć, jak okrutne i brutalne były walki na froncie wschodnim. Hitlerowska machina została zatrzymana. To tam trafiła i została zniszczona większość jego dywizji. Przez resztę wojny Niemcy odpierali alianckie ataki ze wszystkich stron. I już nie odzyskali inicjatywy. 8 maja 1945 roku ogłoszono coś, na co czekali wszyscy. Wczoraj o godzinie 2:41 w kwaterze generała Eisenhowera przedstawiciel najwyższego dowództwa Wehrmachtu, generał Jodl, podpisał bezwarunkową kapitulację.
of unconditional surrender. Związek Radziecki zwyciężył, ale za straszną cenę. Szacuje się, że zginęło 26 milionów jego obywateli. Na cmentarzu Piskaryowskim w Leningradzie, dziś Petersburgu, jest wiele masowych mogił. Związek Radziecki w II wojnie światowej poniósł tak wielkie straty, bo sowieccy dowódcy i sam Stalin nie przejmowali się ludzkim życiem. Nigdy nie poznałem żadnego z moich dziadków i nie jestem odosobniony. Tak wygląda historia większości rodzin. Mimo olbrzymich kosztów, bez Związku Radzieckiego II wojna światowa mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Alianci wyszli z niej zwycięzcy i potężniejsi niż dawniej. To Związek Radziecki zapłacił radziecką krwią za wolność. Świat zawdzięcza ją radzieckim żołnierzom i ofiarności radzieckiego społeczeństwa. I właśnie dlatego nawet w środku pandemii Putin uświetnił Dzień Zwycięstwa tradycyjną defiladą. To był symbol siły, którego potrzebował cały kraj, symbol rosyjskiej potęgi i odwrócenia się losów ojczyzny. Właśnie to odróżnia radziecki wkład w wojnę od wkładów innych narodów. Był na zupełnie inną skalę i dlatego czcić powinien go cały świat. Kiedy Rosja wydawała się najsłabsza, nagle okazała się najsilniejsza. Stalin został zrehabilitowany. Można było budować nowe imperium. Stalin nie był humanistą ani altruistą. Walczył w II wojnie światowej, żeby ocalić swój kraj i żeby jak najbardziej powiększyć swoje wpływy. Armia Czerwona dotarła aż do Berlina. Jeśli gdzieś doszła, to już tam została. Oczywiście z pewnymi wyjątkami. Po uzgodnieniach na konferencji jałtańskiej w 1945 Stalin mógł powiększyć sowieckie imperium. Jego krajami satelickimi stały się Polska, Bułgaria, Węgry, Czechosłowacja, Rumunia, Albania i Niemcy Wschodnie. Powstał tak zwany Blok Wschodni. Stalin zdołał zmienić raczkujące komunistyczne państwo w siłę, z którą należy się liczyć. Niepokoiło to Zachód. Zaczynał się okryty najgorszą sławą okres w rosyjskiej historii. Przez ostatnie 1000 lat Rosjanie postrzegali swoją historię przynajmniej po części przez pryzmat trudnych relacji z Zachodem. Nic dziwnego, że ich godłem jest dwugłowy orzeł. Jedna głowa spogląda na wschód, druga na zachód. Mówi się, że jeśli w Azji ktoś czuje się Europejczykiem, a w Europie Azjatą, musi być Rosjaninem. Ta podwójna tożsamość wyróżnia Rosjan. Mocarstwowa tożsamość miała duże znaczenie, tak za rządów carów, jak w czasach radzieckich i obecnych, ale to mrzonki. Rosja nie jest tak potężna jak Związek Radziecki. Rosja nie dorównuje Zachodowi. Nie ma Doliny Krzemowej, rozkłada się, ale wciąż obowiązuje imperialna narracja, że Rosja i USA są dwoma skłóconymi supermocarstwami. Porozumienie z Rosją jest dobre, a nie złe. Dla Rosjan ten konflikt jest bardzo realny.
Dla całego pokolenia wrogość wobec Zachodu jest czymś naturalnym. A to dzięki erze, kiedy Rosja nie tylko mierzyła się z Zachodem, ale chciała go pokonać. To era szpiegów, kłamstw i groźby atomowej zagłady. Zimna wojna, rok 1946. W roku 1946 były już premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill wygłosił przemówienie uważane za początek zimnej wojny. Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opadła żelazna kurtyna w poprzek kontynentu. Za tą linią leżą stolice prastarych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkie te miasta i ich mieszkańcy znaleźli się w strefie sowieckiej. Po czterech latach udawania, że wujek Joe Stalin jest łagodny, nagle musieli wyjaśnić prawdziwą naturę radzieckiego reżimu, który zdominował Europę Wschodnią. Dawny przyjaciel stał się wrogiem i największym zagrożeniem. Ryzyko globalnego konfliktu znów stało się realne. Kto wie, gdzie zatrzyma się Stalin i jego armię? Radzieccy przywódcy twierdzą, że tylko się bronią. To prawda, czy też marzą o podboju świata? Stalin, a raczej Związek Radziecki, był u szczytu potęgi. Myślał o ekspansji. Przekroczono punkt, za którym nie ma już odwrotu. Zapanował nowy globalny porządek. Wschód kontra Zachód, komunizm kontra kapitalizm. Każda ze stron chciała ograć przeciwną. ZSRR sekretnie finansował partie komunistyczne w Europie, we Francji, Hiszpanii, nawet w USA. Wspierał lewicę w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Zimna wojna wcale nie była zimna. To była prawdziwa walka. Na świecie toczyły się wredne lokalne wojenki o wpływy. Największe to oczywiście koreańska i wietnamska. Kiedy wrogość wobec Zachodu sięgnęła zenitu, Rosja straciła człowieka, który tym wszystkim kierował. Pod koniec życia Stalin z jednej strony był politycznie nietykalny, ale z drugiej pogrążony w paranoi. Stał się jej ofiarą, kiedy doznał wylewu do mózgu. Umierał w samotności, ponieważ strażnikom nakazano, żeby nikt mu nie przeszkadzał. Pomoc medyczna nadeszła, gdy było już za późno. Człowiek przez lata uważany za nieśmiertelnego herosa, od którego zależał los całego ZSRR, nagle odszedł. To był szok. Co będzie po Stalinie? Człowiek ze stali umarł, ale Rosja miała wkroczyć w jeszcze bardziej ryzykowny rozdział. Prawie 10 lat po śmierci Stalina ZSRR i Zachód stanęły na skraju wojny jądrowej. Zimna wojna miała stać się jeszcze chłodniejsza. Powstanie KGB, rok 1954. Rosja w latach 50. XX wieku. Nowy przywódca Nikita Chruszczow sprytnie przejął władzę po Stalinie. Kraj toczy zimną wojnę. Najważniejsza jest informacja. Wiedząc, co planuje wróg, można go uprzedzić. KGB miało specjalny wydział dezinformacji, który stosował różne sztuczki. Podrzucano fałszywe historie, podrabiano listy. O prawie wszystkim decyduje wywiad. Rosjanie wykorzystywali chińską koncepcję zwycięstwa wojny bez walki. To podstawa każdej operacji za granicą.
kluczem do tych działań była nowo powstała tajna służba. Wojskowych bandziorów zastąpiło znacznie bardziej zaawansowane KGB. To byli ludzie wykształceni, mówiący obcymi językami bez akcentu. Przemierzali świat, starając się szkodzić kapitalistycznemu Zachodowi. Sowieci chcą zastraszyć Zachód. To niebezpieczna taktyka. Znamy Jamesa Bonda, MI6 i CIA. Ale w okresie powojennym KGB też świetnie sobie radziło. Przy pomocy inteligentnych, wyrafinowanych, świetnie wykształconych zdrajców lub podwójnych agentów. Ludzi jak Kim Philby, którzy mogli przekazywać Moskwie amerykańskie i brytyjskie sekrety. Tajemnica państwowa nie pozwala mi wyjawić informacji, które posiadam jako były urzędnik rządowy. Sowietów szczególnie interesował jeden temat. Zachód jako pierwszy zdobył broń jądrową. Związek Radziecki też chciał ją mieć. Pomyślałam, że informacje, do których mam dostęp, pomogą Rosji dorównać Ameryce, Anglii i Niemcom. Dwudziestoletnia Melita Norwood była sekretarką w jednym z brytyjskich atomowych ośrodków badawczych. Zaczęła fotografować dla KGB tajne akta. Chyba najważniejsza radziecka agentka w historii KGB nie odpowiedziała za swoje czyny, póki BBC sekretnie jej nie sfilmowało. Zachód chciał pokonać Rosję, a ja tego nie chciałam. Melita wiodła zwykłe życie w Bexley Heath, ale przeszła do historii jako najdłużej działający radziecki szpieg w Brytanii. Pomogła Sowietom zbliżyć się do marzenia o atomowej mocarstwowości. Rząd radziecki ogłosił nagle, że wznawia próby jądrowe. Raz jeszcze żelazna pięść Związku Radzieckiego zniszczyła nadzieję ludzi miłujących pokój. Pod wodzą Chruszczowa Rosjanie testowali i rozwijali broń jądrową. W roku 1961 w radzieckiej Arktyce zdetonowali największą bombę atomową w dziejach, tak zwaną Czar-bombę. Była to największa eksplozja w pisanej historii ludzkości. Świat miał ją zauważyć i tak się stało. Tak jak zapowiedział pan Chruszczow, odpalił swoją wielką bombę, lekceważąc ONZ. Nie ma wytłumaczenia dla użycia tej monstrualnej i niepotrzebnej broni. For exploding this monstrous and unnecessary weapon. It was obviously the Soviet Union needed to have. Związek Radziecki musiał dysponować bronią jądrową, żeby odstraszać Zachód. Czar-bomba miała znikome znaczenie militarne, za to odgrywała istotną rolę psychologiczną. But it had a great deal of psychological value. Po raz pierwszy w jej historii pogoni za Zachodem Rosja była równie silna, co jej wrogowie. I wydawało się, że może to wykorzystać. Istnieją dwa rodzaje ataków, z ostrzeżeniem i bez niego. Sądzimy, że zostaniemy ostrzeżeni, zanim wybuchnie bomba, więc będziemy mogli schronić się w domach, szkołach czy innych bezpiecznych miejscach. Następne wydarzenie będzie przełomowym momentem w historii współczesnej Rosji. W roku 1962 napięcie jeszcze wzrosło, kiedy Rosjanie umieścili swoje lśniące nowe pociski jądrowe pod bokiem USA na Kubie Fidela Castro.
Zwycięski rewolucjonista triumfalnie wkracza do Hawany. Obiecał ludziom wolność, zamiast tego robi z wyspy radzieckiego satelita na Karaibach. Rosja zapewnia Kubie nuklearny potencjał wymierzony w serce Stanów Zjednoczonych. Świat wstrzymał oddech. Każdy atak jądrowy przeprowadzony z Kuby zostanie uznany za atak Związku Radzieckiego na Stany Zjednoczone. W ostatniej chwili Kennedy i Chruszczow zdołali jednak dojść do porozumienia. W niedzielny poranek przyszła wiadomość z Moskwy. Rzecznik prasowy Salinger ogłosił, że Chruszczow zgodził się wycofać pociski z Kuby. Kryzys kubański ukazał styl władzy Chruszczowa, człowieka porywczego i nieprzewidywalnego. Postawił świat na krawędzi wojny jądrowej. Kolejne pokolenia Rosjan instynktownie traktują USA i Zachód jako wrogów. Obecne nie najlepsze relacje Rosji z Zachodem i jej rosnące wydatki na obronę skłaniają do wniosku, że zimna wojna wciąż trwa. Ale prawda jest bardziej skomplikowana. Historia Rosji od końca zimnej wojny do teraz jest pełna wzlotów i upadków. W latach 80. Rosja miała stanąć przed nadzwyczajnym wydarzeniem w swojej historii. Takim, które doprowadzi nie tylko do końca zimnej wojny, ale też do upadku Związku Radzieckiego. Przez ostatnie tysiąclecia historia Rosjan to opowieść o trudach i poświęceniu dla kraju próbującego doścignąć otaczający go świat. W czasie zimnej wojny Rosja stała się globalnym mocarstwem, rywalem Stanów Zjednoczonych. Związek Radziecki składał się z 15 republik zamieszkanych przez 293 miliony ludzi. Mimo to po kilku dekadach najpotężniejsza koalicja narodów na świecie dramatycznie implodowała. Co się stało? Dla wielu koniec ZSRR zaczął się 26 kwietnia 1986 roku w mieście Prypeć. Czarnobyl, rok 1986. Witam w porannym programie BBC. Eksperci do spraw energii jądrowej szacują zagrożenia związane z największą na świecie katastrofą jądrową. W tym czasie ZSRR przeżywał rozkwit. Wszystko się układało. Rosjanie ujarzmili potęgę atomu, żyli nowocześnie. To był zwykły dzień w Prypeci. Pracownicy poszli do elektrowni, rodziny zajmowały się swoimi sprawami. Reaktor numer 4 miał przejść próby bezpieczeństwa. Rutynowe, konieczne do jego funkcjonowania. W czasie tych prób wiele rzeczy poszło nie tak, jak trzeba. Doszło do wybuchu, który zerwał kopułę reaktora, wyrzucił w powietrze radioaktywne cząsteczki i wywołał trwający 10 dni pożar. Radioaktywna chmura zakryła nie tylko Prypeć, ale całą Europę. To była wielka katastrofa. Początkowo Rosjanie próbowali wszystko ukryć. Uznali, że panika, jaka powstanie w przypadku ewakuacji, będzie gorsza od promieniowania. Łączność telefoniczną odcięto, żeby wiadomość się nie wydostała. Życie toczyło się dalej. Ludzie zajmowali się swoimi sprawami, robili zakupy, nawet kiedy zagrażało im promieniowanie. Narażeni byli nie tylko mieszkańcy. Na miejsce katastrofy wysłano setki, potem tysiące, a potem setki tysięcy pracowników.
Nikt wcześniej nie widział niczego podobnego, nawet sobie tego nie wyobrażał. Musieli stworzyć nowe rozwiązania walki z ogniem. Śmigłowce zrzucały na reaktor piasek i boru. Zespoły ludzi zwanych likwidatorami próbowały zakryć odsłonięty rdzeń. Żołnierze na zmiany czyścili dach z radioaktywnych gruzów. Promieniowanie było tak duże, że mogli pracować tylko 90 sekund. Ale nawet wtedy przyjmowali śmiertelne dawki radiacji. Jeden śmigłowiec spadł, zginęły 4 osoby. Po 10 dniach ogień zgasł. Trzeba było zająć się radioaktywną lawą pod budynkiem. Nie mogła ona dotrzeć do wód gruntowych pod reaktorem, bo mogłoby to doprowadzić do kolejnej eksplozji. Górnicy dotarli 30 metrów pod ziemię i zbudowali mur ochronny. Istniała obawa, że skażone zostaną wody gruntowe, a co za tym idzie także źródła wody pitnej. Promieniowanie oznaczało zagrożenie dla ludzi w pobliżu reaktora oraz wielu innych, nawet bardzo daleko. Pod międzynarodową presją z Prypeci ewakuowano w końcu 44,5 tysiąca mieszkańców. Przez następne 2 tygodnie przeniesiono 75 tysięcy ludzi z terenu o promieniu 30 kilometrów. Najbardziej zagrożeni wyjechali, ale radioaktywna chmura objęła wielkie połacie Europy. W wyniku wybuchu i pożaru radioaktywne cząsteczki dostały się wysoko do atmosfery. Wiatr zaniósł je nad Białoruś i Ukrainę, a potem nad Szwecję i Finlandię. Chmura dotarła do Włoch. Następnie skierowała się nad Wielką Brytanię i znowu nad Szwecję i Norwegię. To była globalna katastrofa. Mimo to Związek Radziecki nie ostrzegł ludzi, żeby zostali w domach. Reszta świata wiedziała o Czarnobylu i o wybuchu znacznie wcześniej niż mieszkańcy ZSRR. Ludzie zrozumieli, że państwo nie dba o swoich obywateli. Robili wszystko, żeby zamieść sprawy pod dywan. To była porażka całego aparatu państwa. Ze wszystkich sił starali się to ukryć. 6 maja radzieccy urzędnicy ogłosili światu, że ugasili pożar. Ale radioaktywne opary wydobywały się z miejsca katastrofy jeszcze przez tydzień, z kulminacją 11 maja. Administracja Reagana potwierdza obawy świata o postępowanie Kremla. Nie dostarczyli nam wszystkich informacji, choć byli do tego zobowiązani. Dla rządzących wzięcie odpowiedzialności za katastrofę oznaczało przyznanie, że wizerunek potężnego ZSRR to kłamstwo. Promieniowanie było 400 razy większe niż po wybuchu bomby w Hiroshimie. Długotrwały wpływ skażenia na zdrowie ludzi, a zwłaszcza dzieci, odczuwalny jest nawet 30 lat później. To mogło stać się gdzie indziej na świecie, ale wtedy reakcja władzy byłaby inna. To pokazało, jak władze traktują zwykłych Rosjan, że nie zawahają się, żeby poświęcić ich życie. To była wielka katastrofa. Skażenie objęło cały kraj. Czego najbardziej się obawiano? To zniszczyło iluzję radzieckiej potęgi. Okazało się, że trzeba powiedzieć prawdę. Nie tylko o obecnych problemach ZSRR, ale także o kłamstwach w jego historii. Katastrofa miała wielki wpływ na stosunek mieszkańców Związku Radzieckiego do swojego państwa. Ludzie stracili w nie wiarę, co widać do dziś. 70 lat po wielkiej rewolucji Lenina
40 lat po zwycięstwie Stalina w II wojnie światowej i tylko dekady od kulminacji zimnej wojny świat po raz pierwszy ujrzał szczeliny w pancerzu rzekomo potężnego Związku Radzieckiego. Wschód spotyka Zachód, rok 1989. Przez prawie 1000 lat, od Iwana Groźnego po Władimira Putina, Rosja miała skomplikowane podejście do kwestii wolności. Ale pod koniec lat 80. nowy przywódca wprowadził autonomię, jakiej w Rosji nie znano. Kraj miał zmienić się na zawsze. Po latach radzieckich rządów nadejście Michaiła Gorbaczowa pokazało Rosjanom, czym jest wolność. Początkowo Gorbaczow był mało znany, ale zrozumiał potrzebę zmian. W roku 1985 wygrał walkę o władzę, po czym zaczął realizować najbardziej radykalny program reform w dziejach ZSRR. Po prawie 40 latach konfliktu Gorbaczow podpisał z USA traktat, który zakończył zimną wojnę. Na scenie międzynarodowej odniósł sukces, zakończył erę konfrontacji. Ale w polityce krajowej dopiero zaczynał rozumieć, jakim wyzwaniem są próby zmian w zasadzie niereformowalnego systemu. Reformy Gorbaczowa odwoływały się do dwóch pojęć: głasności, czyli jawności, i pierestrojki, czyli restrukturyzacji. Wydawało się, że zwykli Rosjanie w końcu zyskali głos. Różne grupy narodowościowe w Związku Radzieckim mówią w sposób niewidziany od rewolucji. To były piękne czasy. Prawdziwa wolność. Rosja mogła się zmienić. Życie mogło być inne. Problem w tym, że kiedy Gorbaczow dopuścił względną wolność słowa, zaczęto mówić bardzo dużo i zwykle negatywnie. Dyktatura nie przejdzie! Obywatele powiedzą, co myślą. Gorbaczow się przychylił. Powiedział, tak, potrzebujemy demokratycznych zmian. Potrzebna nam demokratyzacja. W roku 1989 Gorbaczow przeprowadził pierwsze częściowo wolne wybory. To było znaczące odejście od systemu komunistycznego. Ostatecznie to ludzie zadecydują o losach rewolucji Gorbaczowa. Wierzy pani w Gorbaczowa? Idzie dobrą drogą. Trzeba tylko, żeby wszyscy go słuchali. Gorbaczow otworzył śluzę. Przez Związek Radziecki przelała się rewolucyjna fala. 9 listopada 1989 roku runął mur berliński. Według twardogłowych komunistów Gorbaczow stracił kontrolę. Problemem Gorbaczowa zawsze byli twardogłowi, którzy kontrolowali resorty siłowe, wojsko, policję i KGB. Gorbaczow chciał podpisać nowy traktat związkowy, który miał całkowicie odmienić ZSRR. Co gorsza, chciał zakończyć dominację partii komunistycznej i KGB. Tego było za dużo. Twardogłowi obawiali się, że po podpisaniu traktatu nie będzie już odwrotu. Dlatego w sierpniu 91 zorganizowali zamach stanu. Grupa reakcjonistów pod wodzą KGB zamknęła Gorbaczowa w jego posiadłości na Krymie i 19 sierpnia 1991 roku wysłała do Moskwy czołgi.
uznali, że odizolują Gorbaczowa w jego daczy na Krymie, wyprowadzą czołgi na ulicę i ogłoszą stan wyjątkowy, tworząc tymczasowy rząd. Byli pewni, że jeśli trzasną z bicza, mieszkańcy ZSRR się wystraszą. Ale było inaczej. KGB chciał ratować stary komunistyczny reżim, ale ludzie zaprotestowali. Zajmują Moskwę. Odbierają ją komunistom, którzy stracili wiarygodność i władzę. W tłumie panował iście karnawałowy nastrój. Czołgi ozdabiano kwiatami, ludzie wchodzili na pancerz. Kiedy okazało się, że do demonstrantów nikt nie strzela, że choć na ulicach są czołgi, można na nie wejść i je zatrzymać, wszystko się zmieniło. To był symbol czasów, kiedy oni, władza, nas kontrolowali. W końcu powiedzieliśmy nie. I zaczęła się rewolucja. Przełomowy moment. Lud przemówił. Zamach stanu się skończył, ale wszystko się zmieniło. Ludzie nie tylko odrzucili twardogłowych, odrzucili system komunistyczny kierowany przez Gorbaczowa. W Boże Narodzenie 1991 roku Gorbaczow, ósmy i ostatni przywódca ZSRR, złożył urząd. Michał Gorbaczow, choć odegrał ważną rolę w historii świata, zapoczątkował proces, którego nie kontrolował. Wielką polityczną katastrofę rozpadu Związku Radzieckiego. Pod koniec 91. w ostatnim akcie jako prezydent ZSRR Gorbaczow podpisał jego rozwiązanie. Michał Gorbaczow odziedziczył imperium otrzymywane żelazną pięścią centralnego planowania. Zostawia po sobie 15 niepodległych państw, które łączą tylko zniszczona gospodarka i niepewna przyszłość. Władza przeszła z Kremla na 15 nowych republik. Ponad 60 lat komunistycznych rządów dobiegło końca. To było wielkie i zdumiewające wydarzenie. Koniec Związku Radzieckiego i początek nowej, niepodległej Rosji. Rosyjska opinia publiczna uznała decyzję Gorbaczowa o rozpadzie Związku Radzieckiego za zbrodnię graniczącą ze zdradą. Według ostatnich sondaży Gorbaczow jest mniej popularny niż Stalin. Dla wielu nowa Rosja oznaczała nędzę i niepewność. Ale nieliczni wybrańcy zyskali wielkie majątki, zwiastując erę Władimira Putina, niespodziewanego lidera. W latach 80. Putin był młodszym oficerem KGB w komunistycznych Niemczech Wschodnich. Nie był gwiazdą, zasługiwał na 4-. Był ulubionym zastępcą. Więc jak doszedł do pozycji jednego z najbogatszych i najpotężniejszych ludzi na Ziemi? W życiu obywateli współczesnej Rosji dominuje jeden człowiek. Jest dosłownie wszędzie. Przez ostatnie 1000 lat historia Rosji orbitowała wokół konfliktu z Zachodem. Dziś jest podobnie. Władimir Putin to człowiek z misją. Trzeba pamiętać, że wywodzi się z KGB. Zna dwie sztuki walki. Putin jest rosyjskim supermenem. Uprawia judo, naprawdę je lubi. Ale robi też inne rzeczy. Lata motolotniami, nurkuje w Morzu Śródziemnym. Jeździ konno. Uważa się, że jest najbogatszym człowiekiem na świecie. To bardzo możliwe. Możliwe też, że najbogatszym, jaki kiedykolwiek żył.
Od roku 2000, kiedy został wybrany na prezydenta, dominuje rosyjską politykę. To krzepki facet, jest symbolem męskiej siły, ale także siły Rosji. Kim jest, czego chce? Jaka jest prawda o współczesnej Rosji? Putin, rok 1999. Po upadku Związku Radzieckiego w roku 1991 prezydentem Rosji został Borys Jelcyn. Ale jego próby zaprowadzenia demokracji i wolnego rynku wpędziły w biedę zwykłych Rosjan. Ceny są 3-4, a nawet 5-krotnie wyższe niż zakładano. Dziś to masło kosztowało 8 razy więcej niż wczoraj. Przy takich cenach zarobki większości Rosjan są śmiesznie niskie. Słaby rubel oznaczał, że pensja była niewiele warta. Nie było też pewności utrzymania pracy. To była walka z dnia na dzień. Nie jestem w stanie przeżyć za swoją pensję, mówi jeden z mężczyzn. Inny narzeka, że to grabież w biały dzień. Pod koniec lat 90. Jelcyn przeszedł serię zawałów. Wycofał się z życia publicznego, zostawiając Rosję bez kontroli. W cieniu już czaił się mało znany polityk Władimir Putin. Przyjechał do Moskwy i został szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Następczyni KGB. Potem został wicepremierem i premierem. Wybrano go, ale między innymi dlatego, że inaczej niż Jelcyn był młody, energiczny, skuteczny, wiarygodny i trzeźwy. But also, more to the point, reliable. He's a safe pair of hands, people, someone who you can trust. 31 grudnia 1999 roku, u zarania nowego tysiąclecia, Putin objął władzę. Putin wyglądał na zdrowego, prężnego, trzeźwego i kompetentnego. Swoje prawa do władzy zawsze tłumaczył pragnieniem stworzenia czegoś uporządkowanego, czegoś regularnego i przewidywalnego. Zapracował na swoją reputację, utrzymując porządek w Rosji i dobre relacje z resztą świata. Na początku XXI wieku Rosja zaczęła się zmieniać. Dramatycznie. Jeśli ktoś miał szczęście i odpowiednie znajomości, mógł zostać milionerem, a nawet miliarderem. Gospodarka rozkwitła, bogaci jeszcze się wzbogacili. Popularność Putina rosła. Rosja ma wielkie złoża ropy, sprzedaje do 11 milionów baryłek dziennie. Rosja się zmieniła, standard życia stał się wysoki jak nigdy przedtem. Dziś kraj ma ponad 70 miliarderów. Pojawiła się nowa grupa oligarchów, którzy dorobili się za Jelcyna. Ustawione przetargi, ludzie za grosze kupowali całe fabryki. Kontrolują ropę, gaz, minerały, koleje, zasoby naturalne i stali się przeogromnie bogaci. They have grown stupendously rich. Ale Putin miał zaskoczyć oligarchów. Przejmując władzę w roku 2000, Putin obawiał się, że nie panuje nad pieniędzmi, które ukradli oligarchowie. W czasie swojej pierwszej prezydentury poskromił części z nich, mówiąc: trzymajcie się z dala od polityki i podporządkujcie się rządowi, albo zabiorę wam majątki. Część z nich uciekła, innych uwięziono. Michaił Chodorkowski, kiedyś najbogatszy człowiek w Rosji, spędził 10 lat w obozie na Syberii. Inni powiedzieli: jasne, co nasze, to i twoje. Jeśli spojrzymy na obecnych rosyjskich miliarderów, należą do najbogatszych ludzi na planecie. Nie są miliarderami, ale multimiliarderami. To kremlowska korporacja, to wszystko KGB. Pytanie brzmi, czy władze i pieniądze, a Putin czy KGB? Z KGB nie można odejść.
W KGB jest się do śmierci. Putin nie mógł odejść. Kiedy został premierem, od razu spotkał się z wysokimi oficerami KGB. Rzucił potem żart, że operacja się udała. And was a joke, he said, operation was successful. W Rosji istnieją niezwykle zaawansowane, świetnie finansowane i potężne agencje wywiadowcze, które kontrolują ludzi w kraju, ale także prowadzą operacje za jego granicami. W 2006 Rosja przyjęła prawo, zgodnie z którym jej siły specjalne mogą bez wyroku likwidować ekstremistów za granicą. Zwłaszcza jedno zabójstwo ukazało ten straszny aspekt rządów Putina. Morderstwo, po którym zrozpaczona wdowa żądała wyjaśnień. W Rosji używamy zdrobnień. Mówiłam do niego Sasza, wszyscy tak mówili. To delikatniejsze. Relacje Putina z moim Saszą były bardzo interesujące. Jej mężem był były oficer KGB Aleksandr Litwinienko. Uciekł on z rodziną z Rosji po tym, jak stał się wrogiem Kremla, mówiąc o korupcji. Może, jak mówią, zdradził system. Może dlatego, że był blisko prawdy. Pierwszego listopada 2006 roku Litwinienko spotkał się z dwoma mężczyznami w londyńskim hotelu Millennium. Wypił filiżankę zielonej herbaty. Nie wiedział, że zatruto ją zabójczym polonem 210. Historia jest ponura, ale też w mroczny sposób zabawna. Ci dwaj zabójcy z Moskwy nie byli za dobrzy. Zostawili ślady radiacji w całym Londynie. Skazili restauracje, sypialnie, klub Go-Go, a nawet stadion Arsenalu. Scotland Yard jest pewien, że Litwinienkę zabił Andrzej Ługowoj, były oficer rosyjskich służb bezpieczeństwa. Miałam prawo żądać śledztwa, by dowiedzieć się, kto go zabił. Dostaliśmy takie prawo, ale jestem bardzo rozczarowana. Zabójcy Aleksandra Litwinienki są w Rosji. Andrzej Ługowoj jest deputowanym do Dumy, ma wielki majątek, pojawia się w programach telewizyjnych, twierdząc, że jest niewinny. Chroni ich państwo. Nie zajmuję się polityką, jestem żoną, która straciła męża. Chcę wiedzieć, co się stało. Śmierć Litwinienki i skażenie Salisbury w roku 2018 pokazują, że Rosja użyje siły poza swoimi granicami, żeby chronić swoje interesy. Ale po co? Jaka ma być nowa Rosja Putina? Lud wie tylko, że Putin znowu czyni Rosję wielką. W swoich przemówieniach Putin nazywa Rosję wielką potęgą. Twierdzi, że Zachód nie traktuje Rosji tak, jak zasługuje na to wielka potęga w jego rozumieniu. Małe wojenki, inwazje, tak nie zachowuje się wielka potęga. Jeśli jeden z krajów wyrywa się spod kontroli, coś trzeba z tym zrobić. Świat widział już rosyjską siłę wojskową na Ukrainie, na Krymie i w Syrii. Ale żeby zrozumieć współczesną Rosję, trzeba poznać inny rodzaj wojny. Wojnę podstępną. Świat cyfrowy pozwolił Putinowi i jego szpiegom dotrzeć do milionów Amerykanów i Brytyjczyków z fałszywymi i wywrotowymi informacjami. Zasada jest ta sama, ale zasięg znacznie większy, przez co Putin i jego FSB są groźniejsi niż KGB. Są sprytni i brutalni, a my jeszcze tego nie zrozumieliśmy. Tak zwane centra wywiadowcze infiltrują internet, hakują systemy informatyczne i wypluwają fake newsy.
Są doskonali w wykorzystywaniu animozji między społecznościami, docieraniu do wykluczonych i outsiderów. Sami dajemy im amunicję, którą do nas strzelają. Słyszy się o wojnie informacyjnej wymierzonej przez Rosję przeciwko nam. Jak na ironię, w Rosji uważa się, że w ten sposób to Zachód próbuje podważyć jej znaczenie. Dziś oskarżenia o ingerencję w wybory to tylko jedna z odmian wojny informacyjnej. Ostatnio ujawnione zhakowane e-maile potwierdzają cel wysiłków Rosji. Wywiad doszedł do wniosku, że sterują tym wyżsi rosyjscy urzędnicy i że chcą w ten sposób zdestabilizować amerykański system polityczny. Ale na razie trzeba rozważyć coś innego. Putin podniósł Rosję z kolan, przywrócił jej dumę. Z czasem staje się coraz bardziej oderwany od rzeczywistości. To prawda, że zwykli Rosjanie nie wyobrażają sobie innego przywódcy. Putin ma ten sam problem, co inni dyktatorzy czy bosowie mafii. Jak odejść na emeryturę, kiedy całe istnienie opiera się na władzy? Свят Господь Бог наш! Może się wydawać, że przez ostatnie 1000 lat historia Rosji zatoczyła koło. Od jej założyciela, księcia Włodzimierza, do obecnego pana Rosji, Władimira Putina. Rozmiar i potęga czynią z Rosji zdumiewające miejsce, pełne sprzeczności. To również kraj o bogatej, barwnej historii. Jego mieszkańcy są niezwykle oddani swojej ojczyźnie, co wielokrotnie udowadniali straszliwym kosztem od czasów najwcześniejszych władców po okres radzieckich ambicji. Dziś Putin zmienia przepisy, dzięki czemu będzie mógł zachować władzę do roku 2036. Wydaje się, że następny rozdział w trudnej historii Rosji będzie równie dramatyczny. Wersja polska, Smack Jam Studio. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Paweł Bukrewicz.